witam siewanko, witam z dopiewa. Mucimy, żniwa w pełni. Mucimy pszenżyto w tej chwili, suche jak pieprz, widać jak się kurzy. W tej chwili jedziemy z prędkością 3,7 na godzinę, dosyć mocne pszenżyto. Pokazuje nam tutaj wydajność 1,8 na godzinę hektara. Wiadomo, czasami trochę wolniej, czasami to ziemia ziemi nierówna, na piaskach plony są gorsze, to jedziemy szybciej. Gdzie są lepsze, no trzeba jechać wolniej, aby nie generować jakichś strat z tyłu w polu. Ogólnie żniwa przebiegają bardzo dobrze, mucę codziennie po 15-13 hektarów. Wiadomo, różnie tam bywa z przejazdami i wszystkim, ale tak się na razie udaje. Pogoda dopisuje, więc nic, tylko w pole i jechać i kosić. Żniwa zaczęliśmy już tydzień temu, najpierw od jęczmieni zimowych, potem rzepak. Teraz już mucimy wszystko po kolei. Do tej pory już wymuciłem jakieś 56 hektarów. Cały czas to się zmienia, no bo cały czas przybywa. Maszyna jak na razie bezawaryjnie, także jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy jak będzie dalej. Mi się wydaje, że właśnie idealny, bo też mówią, że może być 6-metrowy. Mi się wydaje, że jest, ten header jest idealny do tego kombajnu. Większy to naprawdę przy naprawdę wydajnej zbożach to by było ciężko. Naprawdę by trzeba bardzo wolno jechać. Więc header się spisuje świetnie, bo te poziomowanie headeru jest super. Zdaje egzamin. Chociaż ja na wyższych zbożach czy tam rzepaku, no to wiadomo, to nie używam tego. Po prostu mam spięte tutaj na dole i nie używam tego. Jedną rzecz mam do przekazania, uważajcie jak pracujecie, bo ja to miałem już przygodę właśnie. Wiem, że noże od sieczkarni są ostre, bo o proszę, mam 8 szwów na palcach, ponieważ nie uważałem, no i niestety jest kontuzja. Także uważajcie przy pracy, trzeba uważać, trzeba mieć oczy dookoła głowy i ostrożnie. Jeżeli chodzi o spalanie, w tej chwili przy tej jeździe, przy tym zbożu mamy 16 litrów na hektar, nam pokazuje. Aczkolwiek wiadomo, to jest niemiarodajne, ponieważ zależy też uwrocia, trzeba dodać, czas wysypu, także na pewno będzie to więcej. Ale myślę, że około 17 na hektar. Tak wychodzi średnio, póki co, póki jak teraz mucę, to tak wychodzi 17 litrów na hektar. Bo zboża wbrew pozorom na pewno, co zauważyłem, są lepsze niż w zeszłym roku. Mimo tej suszy i
ten, tak, także zboża, przynajmniej zboża, bo kukurydza i to widać, że będzie dramat, ale zboża są lepsze. Lepsze są niż w zeszłym roku. Dlatego też spalanie w zeszłym roku miałem takie średnio 15-16, a w tym roku widzę, że będzie to 17-18, myślę, na hektar. Polecam wszystkim również postarać się, przysiąść chwilę, nie spieszyć się i dobrze ustawić kombajn, bo jeżeli go się dobrze ustawi, to można naprawdę w miarę szybko jechać i jeszcze uzyskać czystość ziarna i nie, żeby nie było strat z tyłu. Także można to zrobić, ale trzeba parę razy zejść z kombajna, po prostu chwilę na to poświęcić i wtedy naprawdę warto trochę chwilę na to poświęcić.